w ogóle stres nie działa dobrze na namaszczenie. Wiecie, jak to działa. W ogóle chodzi o to, że w ogóle Jezusa uwielbiamy. W ogóle uwielbiamy Jezusa, nie człowieka. Nie człowieka. Każda osoba w służbie, każda osoba powołana musi uwierzyć w to, że jej służba jest służbą ducha. Że jej służba jest służbą ducha. To jest służba nadnaturalna. Nadnaturalna. Wszyscy, jak tutaj siedzicie, musicie wierzyć w to, że powołał was Bóg, nie człowiek. Nie człowiek. Człowiek nie może doprowadzać do tego, że jesteśmy zestresowani i zatrzymujemy, w ogóle wiecie, jak to działa? Stres powołuje, że zatrzymuje się namaszczenie. Namaszczenie zatrzymujemy, rozumiecie? Bo zwracamy swoje oczy nie na tą osobę, co trzeba. Nie na tą osobę, co trzeba. Zobaczcie. Kiedy chcemy, żeby coś ładnie wyszło, to wyjdzie źle. A ma wyjść może nieładnie, ale żywo. Może nieładnie, ale po prostu żywo. Diabeł jest specem od chaosu i od powykrzywiania wszystkiego. W ogóle wiecie, że w niebie panuje porządek. W niebie panuje porządek, a diabeł chce ustanowić w Kościele swój porządek. Porządek chaosu. On chce w ogóle, żeby w Kościele był chaos. Nieważne jak, nie. Ważne, żeby był porządek nieba. Żeby był porządek nieba. W ogóle pozwolicie, bo ja w ogóle, wiecie, każdy z nas usługuje w jakimś obdarowaniu. Tak? Ja jestem prorokiem. I pozwólcie, że w tym darze w ogóle też wam dzisiaj usłużę. W ogóle ludzie myślą, że prorok to jest wyrocznia. Przychodzą do proroka jak do wyroczni. Nie wiemy, jak mamy żyć, to idziemy do proroka. To nie dzisiejszy prorok. To nie prorok nowotestamentowy. My w ogóle prorok to ma w naszym życiu potwierdzić to, co jest w naszym wewnętrznym człowieku. Ponieważ największy prorok mieszka w tobie. Jeśli masz dzisiaj coś takiego, że nie wiesz, jak masz żyć, a ktoś w Kościele chodzi w obdarowaniu proroczym i ty idziesz do niego, tak, jak do wyroczni, to jest problem. To jest problem. Prorok potwierdza to, co masz w swoim wewnętrznym człowieku. Prorok rozpala ogień w Kościele. To niepopularne. Prorok to nie wyrocznia. Prorok rozpala ogień w Kościele. Nadaje też kierunek. Sprząta. Jest jednostronny. Zero-jedynkowy. Służby prorocze wkładają prawdy do głowy tak, jak żadna inna służba. Wiecie, prorok to nie ta wyrocznia. To nie to. To w ogóle popierniczyło to się w ogóle wszystko dzisiaj. Popierniczyło się, naprawdę w ogóle. Poodnawiajcie też sobie rzeczy związane w ogóle z obdarowaniami. Wiecie, bo to w ogóle to nie tak wszystko. To nie tak. Powiem wam coś jeszcze na temat uwielbienia, zanim podzielę się z wami pewnym poselstwem. Tobotka, jesteś liderem uwielbienia? Musisz być jedno z pastorem. Jesteś liderem uwielbienia? Musisz być jedno z pastorem. Inaczej będziecie mieli chaos. Inaczej będzie chaos. Jeśli robicie to razem, we dwoje, tak, to musicie być w pewnego rodzaju połączeniu. Bo to jest duchowe połączenie. Musicie być w zgodzie. Musicie być po prostu w zgodzie. Wiecie, uwielbienie ma być... To nie chaos. Uwielbienie to nie jest chaos. Uwielbiamy Boga i macie być w pewnego rodzaju połączeniu. Trzeba się w ogóle o to modlić. Musicie się w ogóle o takie rzeczy modlić. W ogóle bardzo jest ważne. Każda służba potrzebuje lidera. Jeśli jest uwielbienie, to nie może tam być dwóch liderów. Tak? No nie może być dwóch liderów, bo albo kto jeden prowadzi, albo drugi prowadzi. Wiecie? Jeśli jesteś liderem, to musisz wziąć autorytet i musisz tego prowadzić. Wiesz, musisz uwierzyć w to, że powołał cię Bóg. Że jesteś mężna i dzielna. Twoja służba to służba ducha i musisz w to uwierzyć jak wariatka. Rozumiesz? Tak jak jesteś pewna, że... Sebastian,
tak? Siedzi koło ciebie, tak musisz uwierzyć w to, że to Bóg cię powołał do uwielbienia. Powiedz: Boże, dziękuję Ci, że jestem lewitą, że mnie powołałeś, że dałeś mi strategię, że dałeś mi plan, nie wycofam się i choćby tutaj stanął nie wiem kto, to w ogóle nie obchodzi mnie to, bo ja uwielbiam Ciebie. Bo ja uwielbiam Ciebie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ludzie nie rozumieją dzisiaj służby proroczej. Myślą, że prorok to w ogóle przyjdzie i w ogóle powie: tak mówi Pan. Nie, no w ogóle nie. To nie jest ta informacja, że wiesz, blokada kabiny maszyny losującej została zwolniona, tak? I teraz co powiedział Pan? Ja śmiałyśmy się teraz z Moniką, że w ogóle koniec jest informacji. W ogóle widzę mrówki i węże i sokoły. Wszystkie mrówki zdeptane, węże uduszone i sokoły nad nami nie latają, tak? W ogóle jesteśmy w Nowym Przymierzu. Przyjaciele, chciałabym się z wami podzielić krótkim poselstwem na temat służby w kryzysie. Troszkę już porozmawiałam sobie też z wami, trochę was poznałam. W ogóle super się u was czuję. Sama obecność w ogóle u was mi też usłużyła. W ogóle ja potrzebowałam wyjechać w ogóle z Warszawy, żeby z perspektywy spojrzeć też na swoje życie. W ogóle jest mi dobrze z wami, w ogóle jesteście naprawdę fajną wspólnotą, jesteście otwarci i miękcy w ogóle na w ogóle poruszenie się w ogóle Boże. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest, tak jak wczoraj też mówiliśmy powiedzmy o krzyżu, czy o tym, że fajnie jest chodzić w darach duchowych, tak? Ale w ogóle bardzo ważną rzeczą jest, aby się zmieniać w ogóle na obraz Boga. I dobrze jest, bo tak jak dzisiaj sobie też gadaliśmy, że w początkowej fazie naszego życia często jest tak, że rzeczy przychodzą nam bardzo łatwo, tak? Bo kiedy jesteśmy dziećmi, to Bóg nam daje rzeczy, tak? Po prostu, rozumiecie? Bóg nam tak daje. Ale przychodzi taki moment, że często pojawiają się różnego rodzaju kryzysy w naszym życiu, tak? I co, jak wtedy w ogóle żyć? Jak żyć, kiedy w naszym życiu pojawia się kryzys? Bóg się nie zmienia, On jest wciąż taki sam, jest Bogiem niezmiennym, tak? I my, cała moc i cała odwaga jest w naszym duchu. I to, że pojawia się kryzys, to nie znaczy, że w ogóle gdzieś Bóg z naszego życia odszedł. Ja kilkanaście lat chodzę z Bogiem i przeszłam różne kryzysy w swoim życiu. Nieraz było tak, że gdzieś poddałam się pewnym sytuacjom, tak? Ale potem w ogóle zobaczyłam, że kiedy cofam się do tyłu, tak? Kiedy robię krok do tyłu, to przychodzi do mojego życia śmierć. Tak jak wczoraj mówiliśmy, Bóg w ogóle błogosławi krok do przodu, tak? Wtedy, kiedy my podejmujemy decyzję, wtedy moc Boża jest w naszym życiu. Wtedy, kiedy robimy krok do przodu, tak? Wtedy się rozwijamy. Wtedy, kiedy robimy krok do tyłu, to tak naprawdę jest opcja, że będziemy się zamieniać w słup soli. W Biblii jest napisane 299 razy: bądź mocny. Bądź mocny i mężny. Bądź mocny i mężny. Musisz w ogóle uwierzyć w to, że jesteś mocny i że jesteś mężny. To jest kwestia w ogóle twojej tożsamości. Jestem taki jak Jezus. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Jestem tak mocny i tak mężny jak Jezus. Nie powali mnie żaden kryzys, tak? Jestem mocny i jestem mężny. Służba twoja jest z nieba. Służba twoja jest duchowa. Odnośnie służby bardzo ważne, żeby się prawidłowo odczytać. Żeby się naprawdę prawidłowo odczytać. To jest jedna też z wymieszanych gdzieś tam w ogóle rzeczy dzisiaj w kościele. Ludzie w początkowej w ogóle fazie, kiedy są w kościele, tak, to tak naprawdę... Ja w ogóle uważam, że to jest normalne życie chrześcijanina, że na początku swojej drogi człowiek jest wszystkim. Wszystkim. Apostołem, ewangelistą, uwielbieniowcem, w ogóle wstawiennikiem, prorokiem. Wszystkim. To jest w ogóle takie, wiecie, chrześcijańskie normalne życie. Ale jedną z takich w ogóle zasad to jest to, aby się prawidłowo w ogóle odczytać w Bożym Królestwie. I kiedy już odczytujesz się, tak, to bądź w tym zdecydowany. Jestem pewny, kim jestem. Jestem w tym mocny i mężny. Wiecie, w ogóle ja dzisiaj wiem, kim jestem. Ja nie wstydzę się w ogóle, choć nie mam pojęcia, jak się na tym gra. Nie wiem, nawet chyba powiedziałam dzisiaj na to lachon, tak? Tak, nie wiem, jak to się w ogóle nazywa. I powiedziałam, że to jest jakiś tam lachon. Nie mam pojęcia, ale znam zasadę uwielbienia. Wiem, że w uwielbieniu nie chodzi o to, aby było ładnie. Ma być żywo i z serca. Żywo i z serca.
Ja jestem przekonana, jestem w tym mężna i mocna. Nikt nie jest w stanie mnie dzisiaj wyprzeć z tego, że Bóg nie powołał mnie do tego, aby prowadzić uwielbienie. Rozumiecie? Nikt nie nakładał też na mnie rąk i nie powiedział do mnie, ty będziesz tam jakimś uwielbieniowcem. To się po prostu zaczęło we mnie rodzić. Ktoś tutaj dzisiaj przyszedł i powiedział, chcę wiedzieć, jak mam tam służyć. No pytanie, czego chcesz? Tak się rodzą rzeczy w nas. No właśnie ja chcę. Ja chcę Ciebie, Boże, uwielbiać. Chcę Ciebie uwielbiać. I jestem w tym zdecydowana. Jestem w tym mocna i jestem w tym mężna. Rozpoczynałam naprawdę w różnych sytuacjach. W bardzo różnych sytuacjach. Rozpoczynałam tak naprawdę a cappella bez żadnego instrumentu. Kiedy chodziłam do więzienia, to śpiewałam w więzieniu. Artur głosił, a ja śpiewałam na spotkaniach. Wiecie, często było tak, że się śmieli. Bo nie zawsze jest tak, że wiesz, że ktoś w ogóle Cię pochwali za to, co robisz. Ale ja w tych sytuacjach byłam pewna, że ja w ogóle uwielbiam tam Boga. Nie interesowało mnie to, czy to się komuś podoba, czy nie. Interesowało mnie to, że ja wiem, co ja robię. Ja wiem, kto mnie posłał, tak? Wiem, kto mnie posłał i jestem w tym mężna, mocna i zdecydowana. I to też zawsze usługiwało mi. Te rzeczy też usługiwały mi. Kiedy już wiesz, kim jesteś, to się nie cofaj. Nie cofaj się. To jest bardzo ważne, naprawdę, wiecie. To w ogóle trzeba się w takich rzeczach w ogóle pooglądać. Bo teraz jak ma rosnąć moja służba? No właśnie mam być zdecydowana i pewna tego, kim jestem. Tego, do czego Bóg mnie powołał. Zdolność Twoja do tego, do czego Bóg Cię powołał, jest nadnaturalna. Bóg Ci daje tą zdolność, On Ci dał tą zdolność, ta zdolność jest w Tobie. Kiedy jesteś namaszczony, tak, to jesteś namaszczony do tego, aby wykonać konkretne zadanie. Ja uważam, że nie można być wszystkim. Bóg daje Ci namaszczenie, tak, do konkretnej rzeczy, do wykonania konkretnego zadania. I masz być w tym mocny i mężny. Męstwo to jest podjęcie właściwych decyzji wbrew niesprzyjających okoliczności. Podejmowanie właściwych decyzji w kryzysie. Tak jak mówiłam Wam na początku, ja wiele takich kryzysów przeszłam w swoim życiu. Na początku wydawało mi się tak, jak pamiętam, jak poznałam Jezusa i się chrzciłam. I jak się chrzciłam, to podszedł do mnie taki człowiek i powiedział do mnie, wiesz, człowiek Cię może zawieść, Jezus Cię nie zawiedzie nigdy. I pamiętam, następna osoba podeszła, mówi, uspokój się, to taki chrześcijański slogan. Wiecie, człowiek Cię zawiedzie, a Jezus Cię nie zawiedzie nigdy. Ale dziś z perspektywy czasu widzę, że to jest naprawdę prawda. To nie jest slogan. To nie jest slogan. Ja ufam Jezusowi. Ja naprawdę ufam Jezusowi. To dzięki Jezusowi wyszłam z przeróżnych zranień i patologii w swoim życiu. Jest w Tobie męstwo, kiedy oddałeś Jezusowi swoje życie, kiedy zostałeś napełniony Duchem Świętym, jest w Tobie męstwo, jest w Tobie zdolność do podejmowania decyzji wbrew niesprzyjającym okolicznościom. Często ludzie mówią, służę jak są dobre okoliczności, a nie służę wtedy, kiedy są, jakby służę, kiedy są dobre okoliczności, a kiedy są złe okoliczności, to nie służę. Nie mamy służyć w czas dobry i zły. Wtedy, kiedy świeci słońce i wtedy, kiedy pada deszcz. Służę przez cały czas. Jestem mężny i mocny. Jestem mężny i mocny. Jestem zdecydowany. Moje tak to tak, a moje nie to nie. 3 lata temu, jak zmarła moja mama, to myślałam, że to nie była dobra okoliczność. Umiera mi mama i za tydzień mam prowadzić spotkanie dla kobiet. I ktoś może powiedzieć, wiecie, ktoś, kto jak gdyby nie jest w moich butach, tak? Nie dotykają go jakieś tam emocje i mogą to być dla niego łatwe rzeczy. Mnie emocje jakoś tam dotknęły, tak? To była moja mama i mnie emocje dotknęły. Ale ja się nie poddałam stanowi, w którym byłam, tylko wzięłam autorytet nad smutkiem. Wzięłam autorytet nad smutkiem i tak naprawdę tydzień po poprowadziłam spotkanie dla kobiet. Byliśmy wtedy młodą wspólnotą, zrobiliśmy po raz pierwszy konferencję dla kobiet i ja ją poprowadziłam. Bo uwierzyłam w to, że służba moja to służba ducha, to służba nadnaturalna. Rozumiecie?
że ja mam w sobie męstwo, moc i odwagę do tego, żeby poprowadzić to spotkanie tak, jak przed tym w ogóle wydarzeniem. I ty też tak możesz. To jest kwestia decyzji, to jest kwestia treningu. Bo często ludzie wywalają się, kiedy przychodzi kryzys. Kiedy przychodzi kryzys, ludzie się po prostu wywalają. Postanów, że w twoim życiu tak nie będzie, że nie będziesz się wywalał wtedy, kiedy będzie przychodził do twojego życia kryzys. A różne kryzysy przed wami. Rozumiecie? Ludzie mówią, nie dotknie mnie żaden kryzys. Nie dotknie cię kryzys, ponieważ jest napisane, że prześladowania przechodzić będziemy. Rozumiecie? Będziemy przechodzić prześladowania. Dotkną nas różnego rodzaju kryzysy. Ale musimy mówić i wtedy tak naprawdę, w tym kryzysie, tak? Widzimy prawdziwych siebie. Jak reaguję? Czy idę i służę? Czy się wycofuję? Czy zwracam uwagę wtedy na okoliczności? Tak? Czy tak naprawdę napieram do przodu, idę i zwyciężę? Krok do przodu to zwycięstwo, krok do tyłu to porażka, to jakaś forma śmierci. Kiedy działamy w kryzysie, tak, poprzez męstwo, które jest w nas, tak, to jest działanie w kryzysie, to jest działanie pod presją. Wtedy tak naprawdę kształtuje się w nas charakter Chrystusa. W takich sytuacjach kształtuje się w nas charakter Chrystusa. Tak jak mówiłam wam wczoraj, wiele osób mi mówiło, że działasz tak i taka jesteś, bo wychowywałaś się wśród kryminalistów. To twoja naturalna postawa. Ja mówię, nie, to nie jest moja naturalna postawa, ponieważ moja naturalna postawa, tak, to postawa ofiary, to postawa osoby wylęknionej. Ja tak się zachowuję, ponieważ zostałam wypełniona Duchem Świętym. Jest we mnie męstwo i odwaga. I tak samo jest w twoim życiu. Wy w ogóle jesteście mężni, jesteście dzielni, jesteście... Jak ja się do was tutaj w ogóle przyglądam, to śmiałam się dzisiaj, że w ogóle mogę tutaj z wami zamieszkać. Podejmij decyzję, że będziesz służył w kryzysie. Że nie będziesz się wycofywał, że będziesz służył w kryzysie. Kiedy pojawia się kryzys, co wtedy robić, kiedy pojawia się kryzys? W księdze Nehemiasza jest opisane jak gdyby odbudowa murów Jeruzalemu. I wiecie, kiedy przychodzi tak naprawdę kryzys, to my tym bardziej powinniśmy wtedy wystawiać nasze straże. Może niekoniecznie jesteś wstawiennikiem, nieważne, ale wtedy, kiedy przychodzi kryzys, wtedy ty bardziej napieraj na Boga, właśnie rób zwrot w kierunku Boga. Nie w kierunku w ogóle problemu, tylko rób wtedy zwrot w kierunku Boga. Czyli tym więcej wystawiaj straże, tym więcej się módl. Nie zwracaj się wtedy w kierunku kryzysu, tylko zwracaj się w ogóle w kierunku w ogóle prawd Bożych. Wystawiaj straże, jeszcze więcej się módl. Nie odpuszczaj diabłu, bierz autorytet nad wszelkimi w ogóle okolicznościami, które przychodzą do twojego życia. Zobaczcie, w ogóle wiecie, że wtedy, kiedy my się wycofujemy, to tak naprawdę w ogóle wstrzymujemy też namaszczenie. Wstrzymujemy namaszczenie. Ja to wiem sama po sobie. Kiedy cofamy się w miejsce lęku, w miejsce bólu, w miejsce jakiejś porażki, to wstrzymujemy namaszczenie. I wiecie, zdamy przed Bogiem z tego sprawę. Potem Bóg nas zapyta, kto cię powołał? Kto cię powołał? Ty mnie, Boże, powołałeś. To czemu się wycofałeś? Czemu się wycofałeś? Odpowiedziałeś mi na powołanie. Jak odpowiedziałeś mi na powołanie, to sprawuj go do końca. Cokolwiek by się działo, żeby ci pluli w twarz, żeby cię miał nikt nie słuchać, to powiedz, nie wycofam się. Nie wycofam się. Biorę autorytet nad nacierającym piekłem na mnie. Tak? Biorę nad tym autorytet. Będę szedł, będę szła i będę służyła. W czas dobry i w czas zły. Będę zwiastować Ewangelię. Będę uwielbiać. Będę prorokować. Będę się wstawiać. Tak? Biorę sztandar apostolstwa i będę szedł i będę zakładał kościoły. Nie wycofam się. Żeby mi wszyscy mówili, że do niczego się nie nadaje, to w ogóle ja wiem, kto mieszka we mnie. Nie powołał mnie człowiek, powołał mnie Bóg. On namaścił mnie Duchem Świętym. Odwaga jest we mnie, męstwo jest we mnie. Nie wycofuję się, nie wycofuję się.
jesteś mężny i dzielny. Nie szukaj też w swojej służbie komfortu właśnie w okolicznościach, by komfort mamy mieć tu. Rozumiecie? Komfort mamy mieć po prostu tutaj. Kiedy przychodzą opresje do naszego życia, kiedy przychodzą sytuacje, w których chcemy się wycofać ze swoich służb, z tego, do czego Bóg nas powołał, czemu się wtedy sprzeciwiam? Wszelkiej myśli, która podnosi się przeciwko poznaniu Jezusa, wszelkiej pysze. Przeciwstawiam się wszelkiej myśli, która podnosi się przeciwko poznaniu Jezusa, wszelkiej nadwrażliwości na punkcie swojej osoby, myślom natrętnym i wszelkim fobiom. To diabeł jest naszym wrogiem. Diabeł jest naszym wrogiem. Kiedy przez męstwo wchodzimy w ogóle cały czas, idziemy do przodu, to kształtujemy rzeczywistość. Wiecie, że naszą postawą będziemy kształtować rzeczywistość wokół nas. Kiedy się wycofujemy, to po prostu piekło naciera. A kiedy przez męstwo napieramy do przodu, to kształtujemy rzeczywistość. Kształtujemy rzeczywistość. 4 miesiące temu mój tata pochorował się na raka. I nie są to w ogóle jakieś tam, wiecie, no, sympatyczne w ogóle rzeczy, tak? Ktoś może powiedzieć, no idź i w ogóle uzdrów tatę. W ogóle nie jest tak prosto, bo mój tata nie chce w ogóle. Ja jestem bardzo chętna, żeby iść i uzdrowić mojego tatę, ale problem jest w tym, że w ogóle mój tata niekoniecznie w ogóle chce, tak? I wiecie, w ogóle, bo to też nie jest tak, że ludzie mówią, diabeł zaczął mnie w ogóle tym tematem oskarżać. Mama twoja umarła, a tata się pochorował na raka. Rozumiecie? Jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. Przechodzę też różnego rodzaju rzeczy. Przechodzę trudne sytuacje. W ogóle śmiało o tym mówię, bo rozumiecie, jestem człowiekiem. Ale wierzę w to, że moja służba jest nadnaturalna. Że jest we mnie męstwo. Że jest we mnie odwaga. Oczywiście biorę nad tym autorytet. Zaczynam się opiekować w ogóle moim tatą. Tak jak potrafię, tak się do niego zbliżam, ponieważ między nami nie było żadnej relacji. Biorę nad tym autorytet, tak? W ogóle wchodzę w miejsce, z którego tak naprawdę mogłabym się wycofać. Ale w ogóle wchodzę w to miejsce. W ogóle przez męstwo, przez odwagę. Nie miałam żadnych uczuć do mojego taty, ale biorę nad tym autorytet. Idę, zbliżam się do niego i jestem z nim. I chcę wam w ogóle powiedzieć, że to już jest 4 miesiące od diagnozy, kiedy diagnoza została mojemu tacie postawiona. W ogóle tata mi na dzień dzisiejszy nie odpowiedział, że mogę się o niego pomodlić, ale kiedy nakładam na niego ręce i się o niego modlę, to nie mówi, że nie. To nie mówi, że nie. I tak naprawdę po ludzku powinien już nie żyć, bo dali mu kilka tygodni życia. Żyje i ma się coraz lepiej. Nawet ostatnio trochę przytył. Cały czas trzymam papiery w ogóle, bo to jest, został zdiagnozowany rak płuc z przerzutami do głowy. Ja w ogóle mówię, Boże, w ogóle wierzę Ci, że będzie uzdrowiony. W ogóle będziemy mieli super świadectwo w ogóle uzdrowienia. Nie wycofuję się. Jestem gotowa, aby iść, aby być i aby nieść pomoc. Jestem mężna i mocna. Po ludzku bym się z tego wycofała, po ludzku bym w ogóle chciała to zepchnąć siebie, zrzucić. To mi nie pasuje. To nie pasuje do mojej służby. Rozumiecie? Bo miało być tak pięknie, bo miało być tak fajnie. Bo wszyscy mieli być od razu uzdrawiani. Normalnie po ludzku bym się chciała wycofać. To nie pasuje do tego. Jak to? Jak to? Kościół przebudzenia, gdzie? W ogóle won, w ogóle nie chcę tego. Rozumiecie? Uciekam od tego. Nie, nie uciekam. Nie uciekam. Przez męstwo wchodzę w to i kształtuję rzeczywistość. I w ogóle są drzwi otwierane. I w ogóle zbliżam się do mojej rodziny. I rodzina teraz po kilkunastu latach chodzenia mojego z Bogiem w ogóle widzi. Widzi we mnie zmianę. Rozumiecie? Bo służba moja jest nadnaturalna. Bo to jest służba ducha. Jezus się nie wycofał. Aczkolwiek miał emocje. W tym wszystkim bardzo ważne, aby przed Bogiem szczerze wylewać swoje serce. Boże, bolą mnie różne sytuacje, ale się nie wycofuję. Wzywam Cię do miejsca mojego bólu. Biorę nad tym autorytet. Rozumiecie? Ale nie wycofuję się.
W ostatnim czasie miałam nie łatwy czas. Gromiłam diabła. W ogóle mówię, gromię diabła, diabeł nie odchodzi. Gromię diabła i diabeł nie odchodzi. W ogóle mówię, dlaczego diabeł nie odchodzi? Bóg do mnie mówi, bo to nie diabeł. To twoje emocje. Idź i porozmawiaj. Bądź mężna i mocna. Idź i porozmawiaj. Weź autorytet. Idź i załatw sprawę. Przestań gromić diabła. Często się śmieje diabeł, to też się śmieje. Mówi, przyszli mnie męczyć przed czasem. Nie wszystko to ja. Często trzeba iść i z kimś jakąś sprawę załatwić. Trzeba pójść po prostu i porozmawiać. Jestem mężna i mocna. I ty jesteś mężny i mocny. Służba twoja to służba ducha. To służba ducha. Kiedy wiecie, kiedy my się modlimy, że chcemy tak jak Jezus, a nie ma ucznia nadmistrza i Jezus uwierzył w swoje powołanie, tak samo i ty musisz uwierzyć w swoje powołanie. Tak samo i ty w swoim powołaniu masz być mężny i masz być mocny. Znacie też w naszym świadectwie, że nasz syn miał też sytuacje związane z narkotykami, tak? Wiecie, to w ogóle były sytuacje, no, różni ludzie chcą takie rzeczy chować, tak? No bo jak to? Powiedzieć w ogóle o kryzysie, czy nie powiedzieć o kryzysie? Przychodzą chrześcijanie kryzysy, czy nie przychodzą chrześcijanie kryzysów? Uważam, że wszyscy przychodzą. Tylko są ci, którzy o nich nie mówią, tak? I są ci, którzy o nich mówią. Pamiętam, jak Wiktor nawąchał się w szkole i miał zejście, umierał. I byliśmy wtedy w takim, z Arturem usługiwaliśmy też w takim jednym kościele, byliśmy z nimi w jakiejś tam relacji. I pamiętam, że był taki bardzo duży nacisk, żeby nie mówić w ogóle o tego rodzaju rzeczach. I ja w ogóle przyszłam z tym do Boga, w ogóle mówię, źle mi jest z tym. Czuję się w ogóle jak kłamczucha. W ogóle źle mi jest z tym. Nasz syn ma w ogóle taki epizod. My mamy publiczną służbę. W ogóle mówić o takich rzeczach, czy nie mówić o takich rzeczach? Mówić o takich rzeczach, czy nie mówić? A Bóg do mnie mówi, a co chcesz ukryć? Całe niebo i całe piekło wie. Całe niebo i całe piekło wie, co się w ogóle wydarzyło. Co tam w ogóle chcesz ukryć? Ja mówię, dobrze Boże. I upublicznialiśmy tą sprawę. Rozumiecie? Nic nie runęło. Nic nie runęło. I dalej jesteśmy mężni i dalej jesteśmy mocni. Rozumiecie? Dalej jesteśmy mężni i dalej jesteśmy mocni. Różne kryzysy nas dotykają. Jezus w ogrodzie Getsemane też modlił się. Boże, tak? Wylewał w ogóle swoje emocje. Jeśli to w ogóle nie jest z ciebie, to niech ten kielich w ogóle mnie ominie. Rozumiecie? Bał się, ale przez męstwo i przez decyzję poszedł na krzyż. Przez męstwo i przez decyzję. To jest cecha ludzi przebudzenia. Bierzemy autorytet nad okolicznościami. Przez męstwo, tak? I przez odwagę wchodzimy odważnie w nowe rzeczy w naszym życiu. Kształtujemy rzeczywistość. Nie zostajemy w starym. Kształtujemy rzeczywistość. Twoje naturalne uwarunkowania mogą być pierdoły. Rozumiesz? Twoje naturalne uwarunkowania to mogą być uwarunkowania w ogóle naprawdę osoby, która niewiele potrafi. Ale w Bogu jesteś mężny i jesteś mocny. To w Bogu jest twoja siła. To w Bogu jest twoja siła. Pewność najbardziej irytuje ludzi. Pewność irytuje ludzi. Skąd taki, dlaczego taki jesteś pewny? Bo postawiłem krzyż w centrum działania. Tak? I jestem mężny i jestem mocny. Wiem, kto mnie powołał. Tak? Wiem, skąd jestem. I wiem, dokąd idę. Wiem tak naprawdę, przed kim zdam sprawę z mojego powołania. Może spaschudziłeś wiele rzeczy w swoim życiu. Może coś zawaliłeś. Można te rzeczy pozałatwiać. Przez męstwo i przez odwagę.
Często diabeł nam pokazuje jakąś sytuację i mówi: zobacz, jak to strasznie wygląda. To już jest koniec. Zostałeś spalony. W ogóle to już jest koniec w ogóle wszystkiego. To nie jest koniec wszystkiego. Może jesteś dziś w takiej sytuacji. Może ci się wydaje, że coś spaskudziłeś, że coś w ogóle zawaliłeś. To nie jest koniec. Jest we mnie męstwo i jest we mnie odwaga. Idę i załatwiam w ogóle to. Tak? Mam odwagę, mam siłę. Pamiętam, jak kończyłam kiedyś szkołę taką liderską i jak człowiek, który nas tam uczył, mówił nam, jak pierwszy raz ewangelizował. On w tamtym czasie był dla mnie pewnego rodzaju bohaterem. Patrzyłam na niego i ja w ogóle tak mówię, ja jeszcze taka byłam, wiecie, mocno wycofana, bałam się gdzieś i tak w ogóle mówię: Boże, ile to lat w ogóle zleci, zanim ja taka będę, jak on w ogóle. I ja mówię, w ogóle, wie, ja nie podniosę tak nigdy głosu. Pamiętam, że patrzyłam na niego w ogóle, jak on mnie mijał, to ja w ogóle się trzęsłam strasznie. Ja wie, kiedy ja taka będę, jak on w ogóle, czy w ogóle ja mam szansę. Ja byłam taka pierdoła, w ogóle się bałam podnieść głos. Wiecie, w cudzysłowie piardnąć się bałam. Ja wiem, czy ja kiedykolwiek w ogóle podniosę głos. I pamiętam, jak on nam mówił, jak pierwszy raz głosił Ewangelię. Wiecie, on w ogóle chodził w namaszczeniu apostolskim i jak nam opowiadał, jak pierwszy raz głosił Ewangelię, mówi: słuchajcie, przyznam się do czegoś, daj nam troszkę prawdy o sobie. Tak naprawdę to mówię, jak kiedyś byłem w więzieniu i w ogóle głosiłem pierwszy raz Ewangelię, to się bałem otworzyć oczu. W ogóle zamknął oczy i w ogóle mówi: Jezus za was umarł. Na krzyżu Golgoty w ogóle rozprawił się w ogóle z waszymi grzechami, chorobami i w ogóle teraz mówi: boję się otworzyć oczu, bo jak otworzę oczy, to nie wiem, co zobaczę. Rozumiecie? Tak rozpoczynał w ogóle swoją służbę. Apostoł tak rozpoczynał swoją służbę, że kiedy po raz pierwszy głosił Ewangelię, to głosił ją z zamkniętymi oczami. Z zamkniętymi oczami. Trzeba było Dorotka oczy zamknąć, żebyś mnie nie widziała. Ja zastanawiałam się, czy może wyjdę za drzwi. Z zamkniętymi oczami głosił Ewangelię. I kiedy otworzył swoje oczy, to ludzie klęczeli i płakali. Rozumiecie? Na czym się zawiesił? Na swoich naturalnych uwarunkowaniach. Zawiesił się na swoich naturalnych uwarunkowaniach. Nie chodzimy w naturalnych uwarunkowaniach. Rozumiecie? Tak jak mówiłam, służba nasza jest nadnaturalna. To służba ducha. To służba ducha. To trzeba naprawdę w to uwierzyć, jak wariat. Jestem jak Jezus. Głoszę jak On. Tak? W takim namaszczeniu jak On. Nikt nie rodzi się od razu, rozumiecie, liderem, ewangelistą. Dochodzimy do tych rzeczy. Rozpoznajemy, tak? Uderzamy mocą krzyża w naturalny porządek rzeczy, w naturalne uwarunkowania, tak? I w ogóle bierzemy to, co Bóg ma dla nas. Jesteś mężny i jesteś odważny. Jesteś mężny i jesteś odważny. Więc Boże, dziękuję Ci, że będę w jeszcze większej odwadze głosił na ulicy. Dziękuję Ci, że mam w ogóle, że w ogóle biorę przez wiarę w ogóle biorę dary duchowe. Będę ich używał. Wiecie, że to przez wiarę używamy tych rzeczy. Przez wiarę używamy. Przez wiarę, bo jesteś mężny i mocny, stajesz przy człowieku i dmuchasz na niego. Rozumiesz? A jego moc Świętego Ducha zmienia. Przez wiarę. Jesteś mężny i jesteś mocny. Nie odpuszczaj tematu modlitwy. Kiedy cokolwiek się dzieje w twoim życiu, kiedy diabeł napiera, to bądź zdecydowany, wystawiaj straże, jeszcze więcej. Jeszcze więcej się módl, jeszcze więcej napieraj. Módl się tak, że się rzeczywistość będzie zmieniała. Tak się módl, że się będzie zmieniała rzeczywistość. Powiem wam takie, dzisiaj jak wstałam rano, w ogóle modliłam się. I modliłam się w ogóle też o słowo dla was. I w ogóle wierzę, że mam takie dla was słowo. Żebyście nie mieli języka tłumu. Żebyście nie mieli języka tłumu. W ogóle Bóg chce, żebyście byli oryginałami. Oryginałami. Nie porzucajcie tego, w czym chodzicie.
Ja jestem z wami tutaj drugi dzień i jestem naprawdę zbudowana. W ogóle jestem zbudowana tym, co w ogóle sobą prezentujecie. Prezentujecie w ogóle naprawdę odwagę. Jesteście młodą wspólnotą i młodymi ludźmi. Na was są wyswobodzone zupełnie inne opresje, rozumiecie, niż na innych ludzi, bo jesteście młodzi i zupełnie inne rzeczy. Ale nigdy nie wejdźcie w język tłumu. Miejcie swój język. Swój, nie szablonowy. Bóg nie jest szablonowy. On jest oryginalny. I bądźcie też oryginalni. I w ogóle wierzę, że Bóg wam daje odwagę do tego, żebyście nigdy nie weszli w religijny język. Wszyscy będą być może krakać tak samo, a wy bądźcie miejscem, że będziecie rozpoznawani. Ja w ogóle to wyzwalam nad wami, że będziecie rozpoznawani z tego, że jesteście inni. Inni. Nigdy nie będziecie mieli języka tłumu. Będziecie mieli inny język. Teraz jest taka tendencja w ogóle, żeby mówić tak, jak mówią wszyscy. Jeden coś powie, drugi to złapie i wyżyga to samo. A wy będziecie mieli zupełnie inny język. Nie będziecie mieli języka tłumu. Amen.